Początki kolekcji sięgają 8 kwietnia 1937 roku, kiedy wdowa po Leonie Wyczółkowskim Franciszka, zgodnie z ostatnią wolą męża, przekazała miastu Bydgoszcz 425 prac, szkicowniki, pamiątki osobiste oraz wyposażenie pracowni zmarłego artysty. Akt darowizny zobowiązywał miasto do sprawowania opieki nad zbiorem. Popularyzacji twórczości i upamiętniania rocznic związanych ze sławnym malarzem oraz opieki nad jego grobem. Kolekcja zawiera prace z różnych okresów twórczych artysty, od dzieł z okresu jego młodości po ostatnie lata życia. Muzeum posiada wczesne obrazy olejne Leona Wyczółkowskiego z końca XIX wieku, prace z okresu ukraińskiego poświęcone pracy fizycznej i przyrodzie, a także z okresu krakowskiego, w którym przeważa zabytkowa architektura, pejzaże Tatr, ale również portrety i kwiaty. W kolekcji znajdują się także autoportrety wykonane różnymi technikami, ale największą grupę dzieł stanowią prace Wyczółkowskiego okresu gościerackiego drzewa malowane tuszem, akwarelą i pastelami. W kolekcji znajdują się również prace graficzne odzwierciedlające różne umiejętności artysty. Zbiory artystyczne Leona Wyczółkowskiego liczą obecnie ponad 730 prac. Drugą częścią tej kolekcji są zbiory biograficzne po znakomitym malarzu. W skład tego zespołu wchodzi ponad 1260 obiektów biograficznych. Które podzielono na kilka mniejszych grup: dokumenty osobiste, zdjęcia i listy Wyczółkowskiego, pamiętniki związane z wykonywanym zawodem czy też archiwalne zbiory dokumentujące jego życie.